Siemać ludziska, nazywam się Łezę i zapraszam was do kolejnej gry. To jest gra o komarze. Kiedyś jak byłem bardzo małym łeziątkiem, to nagrałem grę o musze. O mucha. I to wyglądało mniej więcej tak. Jestem mucha i opowiem wam historię. Zakupiłam piwo dla mamy. O, moja mama. Weź mamie trochę piwa. Buchl, bruch, buch. Proszę. Dziękuję. Dobra, strasznie łatwa gierka. Jestem cyklopatrę, ten ma jakieś igiełko na czapce. A ten robi coś. Ej, Gosiu, słuchaj. Gosiu? Nie przesadzaj, okej? Okay? Jakoś łagodnie podchodź. My piwa też mamy uczucia, wiesz? Wiesz, mamy uczucia, wiesz? Ale długo gadam. Moja matka też mnie tak pyta. No więc teraz się zabieramy za grę o komaru. Komarze. Komarz. Więc nie ma o czym gadać. Zresztą to jest ten sam twórca, ta sama stylistyka. Bardzo mi się podoba. Krew. Więc nie ma co gadać. Ja nic nie ruszam. Komar po prostu sobie poleciał. Nie poleciał sobie. A, jestem kropką! Myszką latam za kropką! Znaczy, komar lata za kropką, którą steruje myszką. Dobra, jestem komarem. Jestem komarem. Komar jak komar, krwiopica, żądny krwi i... Ja pierdolę. Głośno to było. Coś tu jeszcze mamy? Coś tu mamy interesującego, czy... Aha, dobra, może... Dobra, bardzo interesujące. Bardzo. Nie mam pojęcia, w co gram. Polubcie z komar... Ja pierdolę. Ej, no to teraz jest najlepszy moment. Najlepszy moment. Teraz nadeszła pora, żeby skorzystać z tej oferty śpiącego człowieczka i dźgnąć go prosto w czoło. O kurde, ale przytyłem. To tyle? Jak komar na mnie siedzi, to zawsze się wpierdzieli i tak... A ten to kurde, szybko zrobił. Chciałbym, żeby każdy komar taki był, tylko chapnie raz i odleci. A nie, kurde, jak byle gówno, kurczę, tylko siedzi i pierdzieli. I pierdzieli. I pierdzieli. I pierdzieli. Więc teraz komar to świnia, obżarta krwią, napita. Wampirzyca, świnica. Tak, to jest moje określenie komara, który właśnie się napił krwi. Nie oceniajcie. Każdy człowiek ma swoje określenia i zwroty. Zwroty, tutaj musimy myśleć z góry. Tak. Albo nie, albo tak. Albo nie, albo tak. O! Komary mają własny ul? Ja pierdolę. Deposit the blood. Odłóż kre. Okej. Czyli to jest królowa komarów? Klik. You regain your freedom. Jesteś wolny znowu. Dziękuję. Co te cuty. Ta w sumie buzia wygląda, jakby kurczę sama wołała o pomoc. Albo była bardzo zdziwiona. Dobra, o, tam jest chyba jakieś wyjście, tak? O, tu jest inne wyjście. Dobra, i co teraz mamy zrobić? Jestem żądny krwi od nowa. Jesteście żonni krwi od nowa? Może na dół, może do góry. A może po prostu miejsce? Nie idź do światła! Nie! Komarze! Nie! Nie idź do światła! Proszę, nie! Nie! A nie, ja byłem komarem!